tłumy mieszkańców, mnóstwo atrakcji i dużo pozytywnej energii. Tak wyglądała wielka impreza majówkowa połączona z uroczystym otwarciem sezonu żeglarskiego w Giżycku. Miejsce wydarzenia nieprzypadkowe, bowiem Giżycko od dawna jest nazywane żeglarską stolicą Polski. Tutaj się naprawdę wypoczywa. Tu jest świeże powietrze, las, woda. Tu w zasadzie nie trzeba mieć wielkiego pomysłu na to, żeby coś robić. Ta natura daje nam te możliwości automatycznie. A dlaczego do Giżycka? Dlatego, że Giżycko leży w środku szlaku unikatowej krainy Wielkich Jezior Mazurskich. I tutaj naprawdę trzeba tylko sobie mieć rower ze sobą albo wypożyczyć łódkę, żaglówkę. W wydarzeniu nie mogło zabraknąć portu lotniczego Olsztyn-Mazury, który wraz z Radiem Z przygotował szereg atrakcji. Było wspólne grillowanie, konkursy i zdjęcia z taką wyjątkową oprawą. Z roku na rok przekonujemy turystów z Polski i nie tylko z Polski, że jesteśmy naprawdę atrakcyjnym regionem, do którego warto przyjeżdżać i nie szukać jakichś innych destynacji. No, zależy nam na tym, żeby otworzyć się trochę na świat. I tych turystów z zagranicy przyjeżdża do nas coraz więcej. Wydłużamy też sezon, to też nie jest bez znaczenia. Siatka krajowych połączeń lotniczych z Mazur stale się powiększa. Port w Szymanach już teraz oferuje loty do atrakcyjnych turystycznie miast na południu Polski. Na ten sezon przygotowaliśmy połączenia z Wrocławiem, dużym samolotem, gdzie te potoki są bardzo wysokie. Przygotowany jest również Kraków, do którego lata dwóch przewoźników lotniczych. I tutaj turysta z Krakowa powinien być usatysfakcjonowany, ponieważ ma w tygodniu, właściwie codziennie połączenie prawie. Szykujemy otwarcie w czerwcu jeszcze Rzeszowa, gdzie jest też duże oczekiwanie, żeby przylatywać na Mazury. Lotnisko jest też coraz lepiej skomunikowane z dużymi miastami w naszym regionie. Do Szyman można dojechać autem, szynobusem i pociągiem, także z Mazur. Przy współpracy z kolejarzami korzystamy również z komunikacji kolejowej ze strony Ełku, Orzysza, Pisza, który do Szczytna może dojechać. I tutaj już połączeniem autobusowym można dojechać do Szyman. Wielka majówka z Radiem Z i portem lotniczym Olsztyn-Mazury odwiedziła też Szczytno, Mrągowo i Mikołajki. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv